Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zanosz i zapraszam Was na kolejny odcinek z Tramwaj Kierunek Winnica. Dzisiaj mamy już drugi odcinek, ponieważ dzisiaj faktycznie naprawdę dużo się zaczęło tutaj dziać. Jak widzicie, na mapie mamy już zaktualizowaną mapę. To wszystko to jest plac budowy, tu jeszcze faktycznie nic się jeszcze nie dzieje, ale jak przejdę może znowu to się już coś zmieni, nie wiem. Natomiast to jest najważniejsze, jak widzicie, tak to wygląda i łączymy się z Sykutem. Niestety było trochę ciemno jak nagrywaliśmy, ale spokojnie, w miarę go widać i co najważniejsze, dobrze go słuchaj, bo to jest najważniejsze. Łączymy się z tą Sykucie. Witam serdecznie. Znajduję się aktualnie przy węźle komunikacyjnym Winnica. Ulica Światowida zostaje przedłużona do ulicy Modlińskiej, a ulica Tuchowska zostaje całkowicie, nie całkowicie, tylko w połączeniu z ulicą Poetów zamknięta. Pomimo tego, że górka została rozkopana, do szkoły dojazd jest w pełni możliwy. Jak widać, za mną trwają prace nad poziomowaniem terenu pod przyszłą drogę Mitrowisko. Ulica Leśnej Polanki jest aktualnie przejezdna. Przystanek Grzymalitów 02 jest zamknięty, ale przy skrzyżowaniu ulic Światowida i Dzierżgońska w tym samym kierunku został postawiony tymczasowy przystanek Grzymalitów 52. Ulica Poetów aktualnie jest w całości przejezdna. Dojście do biblioteki nr 88 od ulicy Leśnej Polanki zostało na szczęście pozostawione. Na terenie od ulicy Poetów do ulicy Modlińskiej, na terenie gdzie powstanie węzeł, póki co wycięto tylko krzaki, drzewa i zarośla. Autobusy 112, 516 i N13 jeżdżą tak samo, bez zmiany trasy. To wszystko ode mnie, oddaję Ci głos, Avizo. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i tak jak właśnie usłyszeliście, naprawdę się tutaj dużo pozmieniało. Tutaj nie wiem czy powiedzieć właśnie, chyba nie pamiętam, tutaj ulica Grzymalitów, ona tutaj schodziła w dół od szkoły podstawowej, było zejście właśnie. Po schodkach było zejście i tutaj było dojście do przystanku właśnie tego Grzymalitów ZD2. Teraz tego całkowicie nie ma tego przystanku. Został on przeniesiony tutaj właśnie, jak powiedział, do 52. Natomiast tutaj jest pieszo drogowe, no nie wiem, jakimś tam, nie wiem czy jakimi tu samochodami się jeździ, bo to jest naprawdę wysoka już droga. Tu faktycznie da się przejechać ewentualnie. Tu jest ta dróżka niby podpisana, ja temu nie ufam. Ale w teorii tak, natomiast póki co, no to tutaj już jest wszystko w budowie. Nie mamy żadnych informacji na temat jakichkolwiek dat, konferencji, czegokolwiek, pierwszej łopaty. Póki co widzimy, jak to wygląda. No, Tuchowska, tak jak mówił, Sykut jest zamknięta. Poetów jest jeszcze otwarta, ale na pewno będą też musieli ją zamknąć. Niestety w jakimś, przynajmniej w jakichś kawałkach, bo tutaj jest dosyć duża część tego węzła. I do Modlińskiej też tu zaczniemy się dokupować. Na Modlińskiej nie ma żadnych przewidzianych zatrzymań w ruchu. Prawdopodobnie po prostu będą przerzucać pasy z jednej na drugą stronę i tyle. Bo nie jest to realne, aby to w ogóle zrobili. Natomiast co jest ciekawe, to zwróćcie uwagę, że ulica Światowida od lat dawien dawna była połączona tylko ulicą Poetów z od tej strony, od Legionowa. I powiem wam szczerze, naprawdę odkąd ja zawsze pamiętam, nigdy nie było tutaj połączenia, a Poetów, no to tak jak, no zaraz usłyszycie, właściwie to mogę wam teraz pokazać, dlaczego ulicą Poetów nie jeździły żadne samochody i po prostu teraz jak przedłużą Światowida, to od razu lepiej będą wszyscy chcieli korzystać i w ogóle będą korzystać. Łączymy się z tą Sykucie, gdzie opowiesz nam jeszcze jedną ciekawostkę. Dzisiejsza ciekawostka dotyczy ulicy Poetów, która już od 20 lat nie została wyremontowana i nadal pozostaje kamienną drogą z ubytkami w postaci asfaltu. Z miejsca wydarzeń jak zawsze, Jakub Sykut. Dobra, Avizo, zwijamy się, bo pada. No i tak dokładnie, tak jak ty powiedział, no to jest po prostu droga, właściwie to powiedzenie, że tutaj jest droga, to już jest duże powiedzenie, no tam jest chodnik z boku i wygląda jak droga jest oświetlona, no ale no, co dużo nie mówić, no to naprawdę jest coś tutaj kiepsko. Mam nadzieję, że taki odcinek mi się podobał, taki krótki, ja mało mówię, ponieważ Sykut większość powiedział. Jeżeli coś nowego się pojawi w najbliższym czasie, to ja będę tam jeździć sam bez Sykuta, ponieważ no, to jest większe już zamieszanie. No i co tu dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Proszę bardzo, taką mamy tu piękną Warszawę. Cześć!